Energia dla każdego sportu. Słuchajcie, świeżo po Gronda 17 prezes Mariusz Grabowski. Panie Mariuszu, no to pierwsze pytanie bardzo proste. W skali od 1 do 10, jak pan ocenia dzisiejszą galę? Bo wydaje mi się, że ta finałowa walka była absolutnie na ocenę 10 na 10. Witam serdecznie, dobry wieczór. No ja takim optymistą nie jestem jak ty. Ja myślę, że 9 plus bym dał, bo nie oszukujmy się. Wprowadziliśmy turniej do 80 kg. Ja nie do końca w tym turnieju jestem zadowolony, ale wiadomo, pierwsze koty za płoty. Chłopakom daliśmy szansę. Myślę, że teraz zobaczyli, jak to wszystko wygląda. Jak wygląda ring Gromdy i w kolejnych turniejach czy kolejnych ekstrafajtach niższej kategorii będzie tylko lepiej, bo nie ukrywajmy, te walki nie rzucały na kolana, ale ten finał, który się odbył tak naprawdę bez tego półfinału, no myślę, że zasłużył na to, że ten turniej zapadnie w pamięci, był pierwszy historyczny i myślę, że chłopaki też w jakiś tam sposób podołali. Nie było nic wybitnego w tym turnieju, ale też wiedzieliśmy, że możemy sobie na to pozwolić, bo wiedzieliśmy, jakie mamy ekstra fajty i nie oszukujmy się, walka Don Diego z Bartkiem Domalikiem, no to kwintesencja Gromdy i myślę, że te 4 lata przepracowane i dążenie do tego celu i chłopaków i całej federacji, myślę, że podołaliśmy i chłopaki też podołali w ringu i widzieliśmy, jakie to są emocje. Tutaj jest czysty sport i chciałbym jeszcze raz to powiedzieć, że na Gromdzie nie ma patologii. Myślę, że wszyscy z was przyznają, że tej patologii nie ma. Jest szacunek, zasady, charakter zawodników i myślę, że o to w tym wszystkim chodzi. Będziemy szli w tą stronę, będziemy się rozwijać i myślę, że robimy dobrą robotę. Czyli rozumiem, że prezes jest po prostu fanem bardzo brutalnych, ciężkich nokautów na gali Gromda i czy na gorąco można już powiedzieć, że do turnieju w tych niższych kategoriach nie będzie dochodziło? Nie, turnieje do 80 kg pewnie będzie nam dochodziło, bo teraz możemy przelatać te turnieje, możemy robić turniej do 80 kg, możemy robić ciężki, dlatego myślę, że możliwości teraz jest wiele, a jeśli chodzi o brutalne walki, no to tak, wiadomo, że kibice lubią emocje, lubią jak się leje krew i po to przychodzą i oglądają Gromda, nie po to, żeby się ktoś bawił, czy poddawał, czy klękał na kolano. No tutaj to nie jest boks zawodowy, nie jest jakieś szachowanie, bo często widzę w innych federacjach, niektórzy włodarze są zdenerwowani, że walka mistrzowska nie podołała, albo ktoś tam unikał walki. No tutaj nie możemy powiedzieć, że w walce mistrzowskiej ktoś unikał walki, bo tutaj wychodzi zawodnik i walczy do ostatniej kropli krwi i chce po prostu drugiemu urwać głowę, a później idą razem na piwo. Dlatego myślę, że tutaj jest stricte sport i po to robimy. Myślę, że w Gromdzie nawet przy takich walkach mistrzowskich czy najwyższym poziomie nie ma kalkulowania, bo nawet jakbyśmy prześledzili walkę Słomki z Gorillą, no to widzieliśmy, jak ta walka wyglądała, nie mówiąc już o walce Wasyla z Fizolem. No to wiadomo, że to najwyższy poziom zawodników i najwyższy poziom Gromdy i myślę, że ci zawodnicy z tego rankingu zasługują, bo też niedawno mówiliśmy, że nie będziemy mieli zawodników, żeby walczył z Mateuszem Kubiszynem, a widzimy, ilu tych zawodników teraz jest. No to który superfight zasługuje na szczególną uwagę i na szczególne docenienie? Na szczególną uwagę i docenienie na pewno zasługuje Gorilla Słomka i na pewno zasługuje Wasyl Fizol. No to wiadomo, że tutaj walki wieczoru, no to nie ma co, bo to było wyżyna nad wyżyny. Dlatego mówię, no na pewno superfight Słomka z Gorillą i Wasyl Fizolem. Tutaj na pewno świetna robota wykonana i to myślę, moim zdaniem, były najlepsze walki. No właśnie, troszkę jeśli chodzi o Fizola, to można powiedzieć, że pokrzyżował szyki, bo tym swoim występem i tym dzisiejszym zwycięstwem Wasyla troszkę chyba odsunął od tego, do czego tutaj był przymierzany. Tak, pokrzyżował skrzyki Wasylowi, nie mi, bo myślę, że to Wasyl by przegrał i myślę, że dużo stracił. Dlatego no wiadomo, tak jak powtarzamy, tutaj nie ma kalkulowania, nie ma sportu, nie ma dobierania tych zawodników. Tutaj jak walczysz na najwyższym poziomie w Gromdzie, no to musisz walczyć i zostawiać całe serce. I myślę, że Wasyl też się tak czuł przed walką, że to serce zostawi i wygra tą walkę. Niestety, wiadomo, że ja też wczoraj mówiłem, że jeśli Mateusz Kubiszyn wygra tą walkę i Wasyl wygra swoją, to będę doprowadzał do walki, żeby po prostu walczył z Wasylem o ten pas z Mateuszem. No niestety tak się nie stało, no ale trudno. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Dzisiaj mamy wiele innych możliwości. Wielu zawodników się pokazało. Mamy jeszcze wcześniejszych gal, mamy Jokera, mamy Fizola, no mamy Słomkę, no mamy wielu zawodników, którzy mogą walczyć o mistrzowskie pasy, mistrzowskie cele na tym najwyższym poziomie. Dlatego myślę, że mam teraz dobrodziejstwo. Jak chwilę temu mówiliśmy, że nie będziemy mieli z kim zastanawiać,
zestawiać, to teraz jest tylu zawodników, że z tych zestawień na pewno nie będzie brakowało i te walki emocjonujące i takie jak była ta walka wieczoru, na pewno się będziemy mogli doczekać już niebawem. Wcześniej była ta konwencja, mistrzowie turniejów mierzą się ze sobą, teraz chyba troszeczkę się to zmieniło. Tak zmieniło się dlatego, że na początku musieliśmy wyłonić tych mistrzów i musieliśmy w jakiś tam sposób budować to od podstaw. To my nie mieliśmy zawodników i nie chcemy zawodników brać stricte ze sportu, bo jak dobrze widzicie, to mamy zawodników anonimowych. Wiadomo, czasami się trafia, tak jak wcześniej Bartek czy Mateusz, no ale to też oni nie byli w jakiś tam sposób wybitnie znani w Polsce, bo chociaż walczyli na niezłym poziomie. Dlatego myślę, że tutaj Gromda buduje tych zawodników, Gromda buduje te nazwiska i myślę, że o to w tym wszystkim chodzi. Dlatego myślę, że tutaj wszystko idzie zgodnie z planem. Prezes wspomina o urodzaju, że tych zawodników jest bardzo dużo, że można wybierać fajne, mocne zestawienia, ale chyba jeżeli chodzi o Diego Kubiszyna, no to tutaj zagwozdka będzie, bo w zasadzie tutaj ciężko widzieć takiego klarownego pretendenta do walki z mistrzem. No nie wiem na jakiej podstawie to mówisz, bo myślę, że takim nawet zawodnikiem, który postawi opór Mateuszowi, na pewno byłby Joker, na pewno byłby Fizol, na pewno myślę, że po rozgryzieniu przez trenera to i Słomka by sobie w jakiś tam sposób radził. Ja tutaj też nie chcę przekreślać i mówić, że ci zawodnicy pokonają Mateusza. Mateusz dzisiaj jest niekwestionowanym mistrzem, zawodnikiem niepokonanym i to właśnie to do niego trzeba się dostosowywać, to każdy ma zagwozdkę, żeby go pokonać, a Mateusz po prostu ich rozgryza, bo też widzi, jak walczą. Dlatego mówię, no tutaj możliwości jest wiele. Tutaj jest jeszcze, tak jak mówiłem wcześniej, niezagospodarowany pas międzynarodowy. Może jakieś duże nazwisko z zagranicy, żeby Mateusz zawalczył. Myślę, że możliwości jest wiele. Pan myśli, jakie są czynniki, które decydują o tym, że Mateusz cały czas pozostaje tym mistrzem i nie ma na niego mocy? No wiecie, tak jak mówimy, Mateusz analizuje tych zawodników, dobrze ich czyta i zna dobrze regulamin. Myślę, że tutaj już to troszkę jest nieaktualne, ale można mówić, że po prostu jest najlepszym, tak? Bo też myślę, że jak wychodząc do tej walki, to też się nie spodziewał, że pójdzie mu tak, jak pójdzie, bo nie ukrywajmy, do trzeciej rundy mało brakowało, żeby Bartek przełamał Mateusza i nawet Bartek sobie świetnie w tej walce radził, ale wiadomo, że tu jest 4 rundy i 5 do końca. No i wiadomo, jeden cios i już widać było, że Bartek nie daje rady, bo Mateusz go przełamał. No nie wiem, no fajnie, ja się cieszę, że mam takiego mistrza. A co dalej? No zobaczymy. No mówię, tutaj ja nie walczę, tutaj chłopaki muszą analizować i szukać sposobu na Mateusza Kubiszyna. Dużo emocji w tym chyba kosztowało prezesa ten pojedynek, bo widziałem, że stał pod ringiem na stojąco cały czas. Tutaj takie nerwowe odruchy, widać, że dużo emocji to kosztowało. Zastanawiam się, czy troszkę... Może nie wiem, czy to będzie takie dosyć popularne, ale nie wiem, czy nie trochę za późno, czy nie można było wcześniej przerwać pojedynku, bo Balboa widać, że on walczył charakterem, ale już jak wstawał chyba trzeci albo drugi raz, to raczej ta walka już szła w kierunku pewnego zwycięstwa Don Diego. Wiesz co, ja nie jestem sędzią ringowym i ja nie decyduję o tym. To sędzia patrzy w oczy zawodnika i widzi jak to wygląda, dlatego myślę, że przerwania też na gromdzie są niemile widziane. No wiadomo, że można powiedzieć kolokwialnie, że zdrowie jest najważniejsze, no ale dobra, nie przesadzajmy. Tutaj zawodnicy wychodzą po to, żeby walczyć, a jeśli sędzia nie przerywa, no to pewnie ma rację. No, czasami mi też się serce klaje i jak patrzę, co się dzieje w ringu, nerwowo reaguję, chciałbym wpaść, ale... No. To nie ja sędziuję, to sędzia decyduje. Myślę, że w tym wypadku tutaj nie ma się czego czepiać, tym bardziej, że to nie jest boks zawodowy, nie ma co tam kalkulować. Chodzisz do ringu Gromdy i się bijesz, a później wiadomo. Z tych nowych twarzy, które się pojawiły dzisiaj, chociażby Hiru, zwycięzca turnieju, Luta, Bambo, też dobry pojedynek, mogą liczyć na dłuższą współpracę z Gromdą, czy to jest tylko jakiś tam epizod? Nie, na pewno zawodnicy tacy jak Luta, jak na pewno Bambo i Hiru na pewno wygrał turniej. No to wiadomo, że tak i ma możliwości, chociaż on łączy MMA tutaj z Gromdą i tak się dogadaliśmy. Dlatego no, nie wiem, na pewno Bambo druga szansa będzie, na pewno. Zresztą wszyscy zawodnicy, którzy zgłoszą akces i ten, ja mówię, że zasługują zawsze na drugą szansę. I w ringu Gromdy, jak zostawiasz serce, to jesteś zwycięzcą i tutaj na to patrzmy. Wiadomo, że niektórzy zawodnicy przychodzą do Gromdy, żeby spełnić marzenie, zrobią sobie
robię zdjęcie i już ich nie ma. I później się nie wiadomo, do tego nie nadają, ale spełnił sobie marzenie. Wiadomo, że w ramkę sobie może stadzić, tak jak czasami ja. Jestem na ringu, zrobię sobie zdjęcie z mistrzem i sobie oprawię w ramkę. No i tak to wygląda. Ale niektórzy i większość, można powiedzieć, zawodników, którzy są od samego początku w Gromdzie, oni pokochali tą Gromdę i chcą zostawiać tutaj serce, bo nie ukrywajmy, że Gromda jest taką platformą promocyjną dla tych zawodników, że oni po prostu w jakiś tam sposób później, to jest taki fenomen, że stają się rozpoznawalni i wszystkich ich znają, a jak jeszcze założy koszulkę z Gromdą i idzie po mieście, to już całe miasto go zna. Dlatego fajnie, cieszę się, że nasza marka jest tak rozpoznawalna, a zawodnicy, że mogą nas reprezentować i po prostu też być dumni, że są w Federacji Gromda. Kurz opada po gali, bo bardzo udanej gali Gromda 17, więc pytanie, kiedy kolejna Gromda 18 i czego możemy się po niej spodziewać? Czego się możemy spodziewać? No na pewno Gromda 18 za 3 miesiące, bo z reguły bodajże systematycznie robimy gale co 3 miesiące i chyba zawsze robiliśmy na początku września, to myślę, że ten termin początek września jest jak najbardziej aktualny i myślę, że pewny. Jeśli czego się możemy spodziewać? No jest dużo zawodników, jest Parobiec, jest Joker, jest Mario, jest wielu innych zawodników. Myślę, że na brak zawodników nie narzekamy, a powiem szczerze, że teraz też musieliśmy z kilku zawodników, którzy chcieli wystąpić na tej gali. Musieliśmy zrezygnować ze względu na to, że już nie mieliśmy miejsca, mieliśmy extra fighty. I to zobaczcie, że na początku, jak zaczynaliśmy Gromdę, to mieliśmy turniej 2-3 extra fighty. No teraz mieliśmy turniej niby do 80 kg i mieliśmy 7 extra fightów. I 7 takich extra fightów, które tak naprawdę jakbyśmy podzielili na dwie gale i byśmy 3 wyjęli na wrześniową i 3 na teraz, to by też było fajnie. Dlatego myślę, że tutaj nie ma ekonomii, nie ma oszczędzania. Trzeba iść do przodu, zdobywać marzenia, zdobywać góry, iść jak najwyżej i myślę, że to jest w nas i w całej federacji najlepsze, że po prostu kibice nas tak kochają, oglądają i za to im dziękuję. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Jim Beam. Dobra energia dla każdego sportu.